Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj Mazda MX-5 NA. Wielu z Was pisało, że chce zobaczyć, jak wygląda proces, jeśli chodzi o pomiar samochodu i dzisiaj właśnie będziemy to robić. Dlaczego? Już tłumaczę. Klient zgłosił, że to koło, które tutaj jest, ma takie odległości, a z drugiej strony już możemy stwierdzić, że niestety, ale jest cofnięte. Ta odległość się nie zgadza w stosunku do drugiej odległości. Samochód jest w całkiem niezłym stanie, chociaż widzę gdzieś tam na masce i na innych rzeczach nierówności. Natomiast generalnie Mazda się prezentuje całkiem fajnie. Zrobimy to w ten sposób, że podniesiemy samochód, zapniemy pomiarówkę, zdejmiemy przedni zderzak, żeby zobaczyć, czy podłużnice stoją dobrze. Przemierzymy płytę i do tego wszystkiego potrzeba jest trochę czasu, więc zapraszam Was do obejrzenia timelapsu, a później przyjedzie Brian i nakręcimy to już fajnym sprzętem, żebyście mieli dokładnie pogląd, jak to wygląda. Tak jak widzieliście na timelapsach, auto zostało wprowadzone na ramę, została założona pomiarówka, zostało zapięte, przygotowane, żeby już nie trzeba było na to wszystko czekać. Dzisiaj Brian robi za ciekawskie jajo. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wielu z Was pisało, że chce się dowiedzieć, jak ten proces wygląda. Ja szczerze przyznam, że już kilkaset razy widziałem to, mierzyłem i tak dalej, więc pewne rzeczy mogą mi umknąć. Dlatego Brian będzie dopytywał, będzie pytał o to, czego nie wie. I ja liczę na to, że jego wiedza jest zerowa, o tym akurat wiem, ale liczę na to, że on właśnie będzie w stanie dopytać o wszystko, co będzie Was interesować. No dobrze, zacznijmy od podstaw, choć pokażę Ci, o co chodzi. Mamy karty pomiarowe. Karta pomiarowa to jest coś, dzięki czemu będziemy znać wymiary poszczególnych punktów w poszczególnych miejscach. Teraz jak to czytać? Oczywiście do tego jest program, który zaraz Wam pokażę, ale tutaj mamy na przykład rozpisane końcówki, których będziemy używać do tych wszystkich pomiarów. Teraz tutaj widzicie strzałki po kolei od punktów bazowych. Ta strzałka przechodzi przez końcówkę i jest zaznaczona, z którego miejsca bierzemy pomiar. I to jest oczywiście karta pomiarowa z Autorobota do cyrkla, którego dzisiaj będziemy używać. Też Wam pokażę płytę pomiarową do tego wszystkiego, ale to za chwilę. W każdym razie mamy punkty i mamy odległości między tymi punktami, więc to dzisiaj będziemy mierzyć i wtedy ustalimy, czy coś jest przesunięte, czy nie jest przesunięte. No dobrze, zaczynamy od dołu, dlatego że klient zgłasza na samochodzie, że prawe koło przednie prawdopodobnie jest cofnięte, czyli ten cały zespół musi być cofnięty. Jest oczywiście kilka podejrzeń. Może być krzywy wózek, może być krzywy wahacz, może być wiele rzeczy, może pokrzywionych z zawieszenia, natomiast klient też zgłasza, że jakiś czas temu, co prawda pewnie było to dawno, patrząc po stanie, wymieniał już wahacz i to koło nadal stoi źle. Słuchajcie, oczywiście można mieć cały sprzęt pomiarowy, można mieć wszystko, ale bez przesady. Są to bardzo proste urządzenia, które dają nam taką precyzję. Natomiast Wy, jeżeli macie takie podejrzenia, wystarczy Wam zwykła metrówka. Zobaczcie. Biorę sobie wymiar, na przykład od końca progu, czyli coś, co prawdopodobnie nie jest uderzone. I mierzę do na przykład pierwszej śruby. I tutaj wychodzi 50, powiedzmy 8 i 1. Przechodzę na drugą stronę. Skoro, że tak powiem, wizualnie widzę, że to koło stoi dobrze, robię ten sam pomiar. I tu już wychodzi 59 cm. Czyli 590 mm. Już wiemy, że tamto koło na pewno jest przesunięte. Pytanie teraz, jeżeli mamy takie podejrzenie, to trzeba to bardziej sprawdzić. I mamy do tego kilka metod.
Możemy, tak jak tutaj na ramię, czyli założyć całą pomiarówkę. To jest główna szyna pomiarowa. Na tą szynę pomiarową, która oczywiście ma wszelkiego rodzaju podziałki, i na tą szynę pomiarową zakładamy sobie iglice, które spowodują, że dostajemy się do pewnych punktów, które chcemy na przykład pomierzyć. Tutaj akurat jest taki punkt wzięty lotny z końca wahacza, który oczywiście może nas wprowadzać w błąd, ale my tak naprawdę nie potrzebujemy tego dzisiaj. My chcieliśmy sprawdzić, czy te wymiary są dobre, bo generalnie mierzy się samochód od jakby pewnych ciężkich punktów pomiarowych. I ten punkt na przykład na końcu progu jest dość istotny. Dlaczego? Bo on najprawdopodobniej jest w dobrym miejscu. Tak samo z tyłu punkty na wózku też są w dobrym miejscu. Są punkty konstrukcyjne. I możemy sprawdzić te wymiary. Teraz jak to się robi? Według karty pomiarowej bierzecie sobie wymiary i sprawdzacie. I tutaj jest idealna podziałka. Proszę bardzo. No, zaświecę się. Proszę bardzo. Widzisz? Tu na dole masz podziałeczkę. I podziałka podaje Ci konkretny wymiar, konkretny punkt. I on musi Ci się zgadzać. Akurat te punkty tutaj się zgadzają. Więc wiemy, bo musiałbym przenieść jeszcze drugie karty, wiemy, że ten punkt jest na pewno dobry. Więc mamy jakiś punkt odniesienia. I od tego punktu też możemy mierzyć różne rzeczy, jak komu pasuje. W każdym razie my będziemy ustalać, czy i gdzie to koło jest cofnięte. Czy górą, czy dołem, czy cały dzwon jest przesunięty, czy tylko wózek, czy może wahacz tylko jest krzywy. To wszystko za chwilę ustalimy i pokażę Wam jak. Do małych pomiarów mam przygotowany cyrkiel, bo jest mi najwygodniej. Górę będę sprawdzał na punktach, ale dół sprawdzę sobie na cyrklu. Więc tak, ustaliłem, że ten punkt jest dobrze. Więc biorę sobie tutaj na przykład stąd pomiar i czekaj, bo tutaj jest za dużo wszystkiego. Tą skrócimy. Tą skrócimy. Przerzucimy może na tą. Będzie nam wygodniej. Zadamy sobie pomiaróweczkę, tu łapiemy punkt i na przykład łapiemy tu dookoła, odwrotnie. Musimy to zrobić. Także widzicie, wszystko nie trwa 2 minuty, na to trzeba mieć czas. Samo zapięcie na ramę zawsze trwa sporo. Dobra, tutaj mamy punkt bazowy. I mierzymy na przykład do końcówki wahacza, gdzie jest otwór, żeby móc porównać, czy on dołem odszedł. 51 i 2. Si? Dobrze, idziemy na drugą stronę. To samo. Ten sam punkt. Tutaj porównujemy, dobrze osadzamy, odwrotnie może wezmę, będziemy wiedzieć dokładniej, poczekaj. Tu mamy 52, czyli już mamy przesunięte o 8 mm. Dobrze, wiemy, że jest przesunięty dół. Więc teraz możemy sprawdzić na szybko, czy to nie jest tylko krzywy wahacz. Więc weźmiemy sobie wymiar z wahacza, żeby po prostu po skosie zobaczyć. Równie dobrze możecie to zrobić za pomocą sznurka i też Wam wyjdzie. Tu mamy 42,5 równo.
A z tej strony? Te same punkty, to samo osadzenie. I 42,5. Więc wahacze są proste, ale punkt jest przesunięty. Możemy oczywiście to jeszcze sprawdzić kilkoma innymi wymiarami, chociażby na krzyż. Możemy sprawdzić z karty odległość między tymi punktami, a tymi punktami, tylko że te punkty są ustawione na wahacze. Żeby ustawić je na przykład na mocowanie wózka, trzeba by było rozebrać cały dół. No, ale w sumie nie jest nam to potrzebne. My wiemy już, że tutaj mamy przesunięcie, więc wózek po skosie jeszcze można sprawdzić. Marek, chodź, pomożesz mi, co? Złap z tamtej strony i zmierzmy mocowanie wózka. Czekaj, ja zmienię tylko końcówki. Weźmiemy od tej śruby do który jest tam punkt stały? Nie, do wózka. Sam wózek chciałbym sprawdzić. Tą płytę, wiesz, tą dolną, nie? Dobra, możemy go nawet na tym otworze, nie? Możemy na tym albo na tym najdalej, tutaj na tym, nie? Czyli ja z jednej strony biorę tylko nasadkę. Tu idealnie. Dobra. Git? Poczekaj, ja ci podam drugą końcówkę. Nie musimy nawet sprawdzać wymiaru. Jeżeli na krzyż jest dobrze. Poczekaj, ja muszę się przełożyć. O. No, jest idealnie. Czyli wózek jest prosty. Dobra. To ten wymiar mamy OK. Czyli ten punkt dołem jest cofnięty do konstrukcji samochodu. Musimy teraz sprawdzić górę. Wózek jest prosty, wahacz jest OK, czyli jest przesunięcie jakby z tej strony. On jest wypchnięty i dołem jest przesunięty, ale może to wymuszać góra. Nie musi być wcale dół krzywy, czyli wózek i wahacz, co żeśmy sprawdzili, że nie jest. Natomiast jeżeli jest przesunięty dzwon, to wtedy ta cała część jest przesunięta do tyłu, no i automatycznie wymusza jakby przesunięcie dolnego punktu. Dobra, to co, w dół? W dół. Obniżyliśmy samochód i teraz sobie sprawdzimy, czy dzwon jest przesunięty. Do tego możemy użyć programu, żeby było fajnie, ładniej, można było to wydrukować gdziekolwiek, czy do ubezpieczalni, czy na przykład, nie wiem, dla klienta. Dobra, karty pomiarowe. Więc tak, z góry weźmiemy, żeby sprawdzić, czy jest dzwon przesunięty, możemy wziąć ten punkt na przykład i ten punkt. Te dwa punkty możemy wziąć, żeby zobaczyć, czy dzwon jest przesunięty w tą stronę, czyli to i to. A na przykład możemy też sprawdzić, czy dzwon jest przesunięty w ten sposób, biorąc ten punkt, no i oczywiście ten i ten, tak jak jest to rozpisane. Czyli bierzemy trzeci punkt i bierzemy do pomiaru punkt piąty. I tymi dwoma punktami będziemy operować. Tutaj sobie wpisujemy Mazda. Jest Mazda. Pokazuje się ilość modeli. MX5. MX5. Jest MX5. To jest NB, a my mamy model NA do 97. Wczytywana jest baza danych. I w tym programie tak naprawdę mamy wszystko. Możemy rozpocząć pomiar. Operujemy punktami, czyli na początek na przykład sprawdzimy sobie po przekątnej. Bierzemy sobie punkt trzeci i to na przykład będzie z lewej strony, czyli samochód w ogóle dzielimy na strony prawa-lewa. Lewa zawsze jest to jakby ułożone względem tego, jak siedzimy za kierownicą, czyli kierownica jest po lewej stronie, więc ta strona samochodu jest lewa, ta jest prawa. Tu ustawiamy lewy punkt. Trzeci, tu ustawiamy piąty punkt według naszej rozpiski i to jest punkt prawy. O. I teraz tutaj od razu wyskakuje nam, ile powinno być między tymi punktami. My zaraz to zmierzymy i wpiszemy do programu. Ile tam ci wychodzi? 126,2.
126, poczekaj chwilę. 126,2. 1260. O, to coś jest nie tak. Zły punkt wybrałem. Czekaj, no tak, bo to jest szósty, a nie piąty. Szósty. 1200 ile? 62? 24 mm różnicy. Dobra, teraz zmieniamy strony. Dobra, siedzę. Siedzisz dobrze? U mnie też. Dobra. To samo. To samo. Wpisane? Wpisane. 24 mm różnicy. Teraz weźmiemy sobie wymiar od tego punktu do tego punktu, żeby zobaczyć, ile ten dzwon jest przesunięty do przodu. Czyli bierzemy teraz punkt po jednej stronie, po lewej, punkt od punktu, pomierzymy od punktu szóstego do trzeciego. O. Zajmiesz? Super. Pięćdziesiąt siedem. Chodź zobacz. Chodź zobacz. Nawet nie jestem w stanie nałożyć. Widzisz? Mhm. 5 mm różnicy. Dzwon górą przesunięty jest o 5 mm w tamtą stronę. Dlatego nie pasuje nam dół, bo cały MacPherson stoi źle. Co tu dużo mówić? Trzeba by było rozbierać auto dalej, czyli zdjąć błotnik, lampy, wypróć to wszystko stąd i zobaczyć, jak po kolei dalej punkty, gdzie są przemieszczone, jak wygląda końcówka podłużnicy, jak to wszystko wygląda, żeby dopiero określić jakiekolwiek koszty. I musicie wziąć pod uwagę, że my dzisiaj możemy sobie pomierzyć kilka rzeczy. Ja oczywiście zaraz wpiszę to do programu i zaraz wydrukuję sobie kartę do tego samochodu z przesunięciami. Natomiast wielu z Was pyta na przykład, dobrze, ja bym chciał pomierzyć samochód, czy on jest prosty. No dobrze, super, tylko tak jak widzicie, my możemy skorzystać z kilku punktów, które są dostępne z zewnątrz, po jakichś tam małych rozbiórkach typu zdjęcie, nie wiem, na kola, jakichś małych płyt. Jeżeli mamy rozbierać wszystko, to jest to strasznie czasochłonne. Dlatego posługujemy się właśnie takimi programami, posługujemy się cyrklem, posługujemy się pomiarówkami i mierzymy w punktach, które są dostępne, żeby cokolwiek ocenić. Teraz, żeby przeprowadzić tą naprawę, to wszystko stąd musi zniknąć. Błotnik wyjeżdża, lampa wyjeżdża, zderzak wyjeżdża, całe zespoły elektryczne, zbiornicze, rozpórka, nawet nie wiem, co to jest na pewno do chłodnicy, ale to nie wiem, co to jest, nieważne. W każdym razie to wszystko musi stąd wyjechać, żeby została goła podłużnica razem z fartuchem i z dzwonem. Wtedy określamy zewnętrzne punkty ustawienia samochodu, zapinamy docer, ciągniemy auto na ramię do wymiarów, które już założymy sobie na dużej pomiarówce, czyli na ramię, która wisi akurat tam na ścianie. Zakładamy sobie taką pomiarówkę w ten sposób okalającą, ustawiamy punkt docelowy i wtedy ciągniemy samochód. Nie jest to łatwe, proste i szybkie, niestety. No dobra, ale powiedzmy teraz tak. No. Mamy bicie w aucie. Bicie, co masz na myśli? No nie wiem, kierownica, koło czy cokolwiek. Ściąga, tak? Na przykład. No. Na przykład. I teraz tak, powiedzmy, że właścicielem auta jest osoba, która chce ją sprzedać, to auto. Mhm. I na przykład jedzie na zabieg geometrii i tak dalej. Czy wszystko wiadomo, że tutaj pomiarówka pokaże? Tu prawdę, tak, ale prawdę. Czy na przykład taki zabieg właśnie jak geometria, że coś poprawi to i nie będzie tego widać? Wiesz co, jeżeli ktoś dobrze zakombinuje na przykład z wahaczami,
czyli pognie wahacze, pociągnie albo nie wiem... No dobra, nie idźmy aż tak hardkorowo, ale zobacz, powiedzmy przez... W Nissanie były zrobione fasolki, pamiętasz? Nie było to, no nie było wcale to dużym zabiegiem. Wystarczyło rozpiłować w wózku wystarczyło rozpiłować otwory i przyspawać nakładki. I wiesz co, pytam dlatego, bo zastanawiam się, w który moment takich podstawowych prac warsztatowych jest wyznacznikiem tego, że jednak musimy przyjechać na ramę, a nie pracować na zawieszeniu czy na inne rzeczy. Jeżeli... Nie, no słuchaj. Kwestia jest bardzo prosta. W tym modelu włożysz wahacz w jedno miejsce. Nie masz regulacji. Nie jesteś w stanie go przesunąć w lewo, w prawo, ani nie jesteś w stanie nic zrobić. Generalnie w większości Japończyków nie jesteś w stanie. Z tyłu masz regulowany rozchył wahacza, czyli ustawienie kół, tak? W którą stronę one sobie tam pójdą. Ale z przodu nie masz tego. I to, że ty pojedziesz na ustawienie geometrii, pan ci może ustawić zbieżność. Tylko. Nic więcej. Więc automatycznie on nie oszuka tego. W ten sposób. Co byś jeszcze chciał wiedzieć? Dobra, jedziemy? Dobra, czyli można powiedzieć, że pomiarówka może być takim bezwzględnym sprawdzeniem auta na przykład przedzakupowo, co nie zmienia faktu, że nie każde auto da się, tak jak sam pokazałeś, sprawdzić, no bo tutaj trzeba byłoby wyjąć połowę komory. No tak, no żeby, wiesz, dokładnie określić, co zostało uszkodzone, nie? Oczywiście, że jak to pięknie mówią, organoleptycznie możemy zauważyć. No ale wiesz, no można zauważyć, że to auto miało tu przygodę z przodu i nie wiem, na kole jest opisane jakimś białym flamastrem. Tutaj widzę, że jakaś tam farba schodzi. Gdzieś tam widzę, że płyta dolna też była wymieniona. No to już wiem, że ten samochód gdzieś z tej strony coś jakoś dostał, nie wiem jeszcze jak. Jak to wszystko porozbieram, to będę wiedział. Natomiast a propos twojego pytania o zawieszenie. Zobacz, uwaga, podnoszę. Teraz tak, lampa mam. Mam lampę, proszę pana. Tutaj zwróć uwagę, ty nie jesteś w stanie jakkolwiek przesunąć tego wahacza w lewo albo w prawo. Tak samo tu też nie. Nie przesuniesz tego wahacza do przodu lub do tyłu. Możesz założyć tutaj śrubę mimośrodową, czyli śruba mimośrodowa, wiesz co to jest? To jest taka śruba idąca mniej więcej w tym kształcie. I teraz jak ty ją przekręcasz, to na przykład wahacz ci wyjedzie w tą stronę albo schowa się w tamtą stronę. I tutaj możesz tylko regulować ten kąt, ale nie jesteś w stanie go przesunąć w tą albo w tą. No, tak jest praktycznie we wszystkich Japończykach. I oczywiście po wypadkach na przykład stanówki, samochody, które przyjeżdżają ze Stanów, bardzo dużo z nich jest uderzone w koło. Koło uderza w błotnik, próg i tak dalej, to wszystko się tam gnie, nie? To są blachy, to się naprawi, z tym nie ma problemu. Ale na przykład te punkty są przesunięte i wtedy trzeba wymieniać wózek. I teraz pytanie, czy wózek pociągnął na przykład podłużnicę też, która jest montowana, wózek jest montowany do podłużnicy, czy też pociągnął, czy nie? Jeżeli pociągnął, no to musisz robić podłużnicę. Więc jakby jest tutaj wiele kwestii, wiesz, jeżeli samochód tobie ściąga, a ten samochód ściąga, jeżeli ściąga, to jedziesz na geometrię, sprawdzasz geometrię, pan ci mówi, no tak, proszę pana, ale ja nie jestem tutaj w stanie ustawić, bo koło na przykład źle stoi. No to wtedy już masz odpowiedź, że potrzebna ci jest pomiarówka, która ci to potwierdzi i powie, którędy i jak mocno jest to skrzywione. I czy warto to robić. Oczywiście to się wiąże z wartością samochodu i tam wieloma innymi kwestiami, to jest jakby pomińmy to, nieważne jaki jest samochód, ważne jest, żeby mieć wiedzę, to wtedy jakby wiesz co masz działać, jakie to mniej więcej będą koszty. Na przykład często się zdarza, że wózki się krzywią, że to wózek jest krzywy, dzwon stoi prosto, jest ok, a na przykład wózek jest krzywy i wtedy wystarczy wymienić wózek. Nie jest to duży koszt, tam nie wiem, od 1000 do 3-4 za pytanie, ile wózek kosztuje do danego modelu. No ale wózek możesz sprawdzić jakby bez ingerencji takiej większej. Tak. Czyli to jest jeden z takich elementów, które możesz sprawdzić na dzień dobry. Tak. Możesz sprawdzić na dzień dobry, mało tego możesz to zrobić, nie wiem, jak podniesiesz sobie samochód u siebie pod domem. Jakby
miała w tym żadnego, wiesz. Jeżeli, że tak powiem, nie jesteś w stanie tego zrobić, no to oczywiście, jasne, nie musi być nawet pomiarówki do tego, nie musi mieć ramy do tego, możemy to sprawdzić bez żadnego problemu, ale jeżeli są już kwestie tego, że na przykład wózek po skosie ci wychodzi prosto, no to masz problem. Jakby to jest już wiadome, że masz problem, nie? I teraz na przykład zobacz, wiesz już mniej więcej, jak to się odbywa i powiedz mi, jak ja na przykład mam to wycenić? Ile będzie kosztować taka naprawa? Wiesz, no jasne, mogę polegać na jakimś tam swoim doświadczeniu i tak dalej, ale nie wiem do końca, ile czasu mi zejdzie na to, bo nie wiem, jak głęboko muszę się dostać, jak daleko muszę się rozebrać, czy na przykład nie będzie takiej sytuacji, żebym musiał wyjąć motor. No nie jestem w stanie w tej chwili tego ocenić. Więc to też jest tak, że... Czyli de facto wychodzi na to, że jak już coś znajdziesz, to znaczy, że prawdopodobnie może być tego więcej. I tak czy inaczej skończy się na tym, że musisz jakby wybebeszyć komorę. Niekoniecznie, wiesz... To jest zależne od modelu. To jest zależne od modelu, to jest zależne od tego, jaki był wypadek. Wiesz, to jest od wielu kwestii zależne. Tutaj na przykład... No ale powiedzmy, że mamy ukryty wypadek, którego nie znamy, tak? Czyli powiedzmy auto ze Stanów, czy jakkolwiek. No tak, no to nie wiesz tego, nie? Ale wiesz, jeżeli masz przesunięcie o pół centymetra, czyli nie jakoś super dużo, a dzwon w tą stronę jest wychylony, musiałbym spojrzeć na program, ale tam chyba 12 albo 11 mm, czyli około centymetra, to znaczy, że on prawdopodobnie dostał prosto w podłużnicę. I nie było to wcale mocno. No zobacz, to nie była jakaś super siła, bo on jest skonstruowany tak, że ma belkę przekręconą do podłużnic, więc jak jedna dostała, to się po prostu cofnęła. I teraz pół milimetra, pół centymetra przesunięcia na przodzie, no to wiesz, tutaj masz wszystko skręcane do błotników, szpar jesteś w stanie sobie ustawić, nagiąć, tutaj wiesz, podgiąć tutaj i to będzie pasować. I ktoś po prostu wymienił błotnik, tam nie wiem, maskę, reflektor i zderzak i generalnie z zewnątrz auto gra, nie? Tylko po prostu lekko ściąga. I z jednej strony możesz to robić, a z drugiej strony możesz to olać i wymieniać po prostu opony co jakiś tam czas. No na pewno auto na torze nie będzie idealnie się słuchać, ale jeździć będzie. No i tak jak jest przykład tego samochodu, jeździ. Pół centymetra przesunięcia to nie jest jakoś super dużo i auto super nie ściąga. Auto ma tendencję do ściągania, nie? Ale nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. No to się mieści w jakichś normach? Czy nie. Nie ma czegoś takiego? Nie. Czyli krzywa to... Norma jest, tak, norma jest zero. Jakby tyle. No wiesz, to tak jak mówisz, nie wiem, no pół centymetra, no stary, no to jest w geometrii, to jest jakoś tam sporo, nie? Oczywiście jak na przykład, nie wiem, wjechałby tu gwint, auto by zostało usztywnione, gumy wszystkie pół lire tam i tak dalej, stałoby się twarde, przygotowane na tor, byłoby to odczuwalne o wiele mocniej. Natomiast tutaj to wiadomo, zawieszenie się gdzieś tam poddaje, idzie tym samochodem normalnie jeździć, ma tendencję do skręcania w prawo, ale jak wiesz, jeździsz dookoła komina, czy nie wiem, masz takie auto i jeździsz sobie tam na zloty raz w miesiącu, no to gdzieś tutaj niedaleko, to jest okej, nie? Gorzej jakbyśmy pojechać, nie wiem, na drugi koniec Polski na przykład, tak? To będzie to denerwować, nie? To chyba wszystko. Masz pytania? Pytaj, bo to wiesz, ostatni moment. Za chwilę będziemy go zrzucać. Nie, dużo zapytałem. No ta część techniczna, nie ukrywam, że to jest część, którą ty wykonujesz na podstawie szablonów, więc jakby tutaj nie mam pytań. No bo po prostu na zasadzie instrukcji, ale to co zapytałem to chyba okej. Okay. No to okej. Okay. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, będę starał się odpowiadać w miarę na bieżąco. No i oczywiście zapraszamy serdecznie do zgłębiania nawet samemu wiedzy. Możecie sobie sami gdzieś tam pomierzyć te samochody swoje, czy aby na pewno są proste. Wjedźcie sobie na kanał, weźcie metróweczkę, posprawdzajcie sobie po przekątnych różne punkty, które są stałe. Zasada jest bardzo prosta. Czym, załóżmy, macie podejrzenie do uderzonego przodu, to czym bardziej się cofniecie, macie większą gwarancję do tego, że te punkty są w oryginalnych miejscach. Na przykład, nie zawsze można powiedzieć, że nie wiem, w 3/4 samochodów jakiś tam punkt pomiarowy, czy na przykład, nie wiem, jakaś dziurka była tam zawsze. Natomiast jeżeli jest jedna z jednej i z drugiej strony i widzicie, sprawdzacie, że one są proste, to od tego może być wasza baza wyjściowa. I wtedy patrzycie sobie stąd punkt, na przykład dotąd i później dalej, dalej, dalej. I w ten sposób zmierzycie, musicie zmierzyć dół, czyli tak zwaną płytę podłogową samochodu,
Następnie od góry też sobie możecie posprawdzać wszystko. Jeżeli oczywiście chcecie jakoś to dogłębniej zrobić, no to musicie auto podnieść, zdjąć koła i tak jak ja gdzieś sobie to posprawdzać. Nie musicie mieć kart pomiarowych, nie musicie mieć tego wszystkiego. Mi to ułatwia później pracę. Natomiast wy dla swojej wiedzy możecie korzystać po prostu z wymiarów, które wam wychodzą. To tyle na dziś. Mamy zmierzoną Mazdę. Niestety mam złe informacje do właściciela. Będę dzwonił do niego pewnie dzisiaj i to wszystko przekazywał. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli będziemy robić naprawę, to też pokażemy wam to, jak to będzie wszystko wyglądać. No to cóż, do następnego. Trzymajcie się, cześć.